Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć, w jaki sposób można w bardzo szybki sposób podwyższyć swoje wibracje. A więc chciałem zacząć może od żywienia, ponieważ jedzenie jest ważnym faktorem, jedzenie tak naprawdę powoduje, że mamy negatywne wibracje lub mamy wysokie wibracje. Także ja bym polecił Państwu spożywanie sałatek z orzechami, różnego rodzaju orzechami, może być to orzech kokosowy, może to być zwykły nasz orzech polski, może to być orzech laskowy, ale spożywanie właśnie potraw wegetariańskich, owoców, warzyw, jak również osoba, która ma potrzebę zażywania srebra koloidalnego lub złota koloidalnego, może też sobie wibracje podwyższyć, spożywając 1 gram złota na przykład na 2 tygodnie lub pijąc srebro koloidalne łyżeczkę taką od herbaty na 2 tygodnie. To złoto koloidalne, jak również srebro koloidalne podwyższy Waszą wibrację, jak również specjalna dieta wegetariańska bez używania mięsa, bez używania różnego rodzaju nabiału, bez używania jajek, no wówczas wibracja Wasza pójdzie błyskawicznie do góry. Również takim faktorem, który sprzyja podnoszeniu wibracji, jest mantrowanie, czyli medytacja, intonowanie specjalnych mantr. Na przykład ja bym podał taką mantrę, będę powoli intonował, żebyście mogli zapamiętać. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ja dodam też, że podnoszeniu wibracji służy myślenie pozytywne na temat każdej osoby, która nas otacza, czyli być życzliwym w stosunku do każdej osoby, która się pojawi w naszym otoczeniu, być osobą otwartą, pozytywnie nastawioną do życia. To na pewno będzie miało też bardzo duży wpływ na podwyższenie Waszej wibracji. Czyli po prostu nie być pesymistą, nie myśleć negatywnie o tym, co było, czy co będzie, czy co jest. Po prostu jakby zostawić to samemu, po prostu zostawić to, nie myśleć, nie zajmować się sprawami przeszłymi. To jest najważniejszy faktor, żeby po prostu nie myśleć o tym, co było kiedyś. Życie składa się z wielu różnych zdarzeń, jedne są przyjemne, drugie nie są przyjemne, ale po prostu my musimy te zdarzenia, które nie były przyjemne, po prostu zapomnieć. Bo jeżeli nie, no to po prostu będzie to ciążyć w jakiś tam sposób na naszej psychice i będzie powodować powrót do tych danych sytuacji z przeszłości. Niedawno miałem przyjemność rozmawiać z pewną kobietą, która straciła 17-letnią córkę. No i mimo, że już upłynęło wiele, wiele lat, ta kobieta cały czas medytuje o tej swojej córce, ma wspomnienia na temat swojej córki, no i ja po prostu stwierdziłem, że to nie ma sensu, takie ciągłe medytowanie o tej córce, musi to po prostu raz w jeden momencie po prostu porzucić. To właśnie jest takie pewne rady, które Wam dałem na podniesienie wibracji, czyli po prostu medytacja, być wegetarianinem, myśleć pozytywnie o innych. To są właśnie takie jakby faktory, które Wam, drodzy kochani, pomogą być lepszą osobą. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym, jest bardzo zdrowy. Możecie go kupić na linku pod naszym YouTube'em. Jak również podkładki do harmonizowania struktur wody. Te podkładki są bardzo zdrowe, mają tu taki symbol, który powoduje zharmonizowanie się struktur wody, podwyższenie jednym słowem wibracji danego produktu, czy to jest sok, czy to jest woda. Po prostu kładąc w dzbanku szklanym na takiej podkładce można po prostu wodę, możemy po prostu podwyższyć jej wibrację. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.